Szczytno, uciekał z płonącego domu. Pojechał do więzienia. W nietypowych okolicznościach doszło w Szczytnie do zatrzymania poszukiwanego 42-latka. Sąsiad mężczyzny rozgrzewał grzejnik palnikiem gazowym, czym doprowadził do zadymienia budynku. Gdy lokatorzy, w tym poszukiwany, uciekali przed pożarem, zostali wylegitymowani przez mundurowych. Gdy jednemu z mieszkańców domów przy ulicy Lejka w Szczytnie zamarzła woda w grzejniku, mężczyzna za pomocą palnika gazowego próbował go rozgrzać. W trakcie opalania natrafił jednak na znajdującą się między ścianami płytę. Materiał się nadpalił, w wyniku czego doszło do zadymienia. Gdy mieszkańcy domu wielorodzinnego zorientowali się, że w budynku pojawił się ogień, zaczęli natychmiast z niego wychodzić. Legitymowali pokrzywdzonych, znaleźli skazańca, na miejsce przyjechała straż pożarna, która zlikwidowała zagrożenie. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie, którzy zostali wezwani na miejsce zdarzenia, prowadząc czynności wyjaśniające, wylegitymowali wszystkich pokrzywdzonych wskutek zdarzenia. Okazało się, że był wśród nich 42-latek poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Szczytnie. Mężczyzna poszukiwany był na podstawie dwóch nakazów zatrzymania w związku z wyrokami za kradzieże z włamaniem i przestępstwo zniszczenia cudzej rzeczy. Sąd wymierzył mu karę 461 dni więzienia. Policjanci zatrzymali poszukiwanego i przewieźli go do szczycieńskiej komendy. W kieszeniach miał sreberka z narkotykami. Podczas przeszukania przy aresztancie znaleziono 12 gramów amfetaminy w porcjach i 15 gramów marihuany w działkach. Zanim mężczyzna trafił do zakładu karnego, usłyszał zarzut naruszenia przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Za posiadanie substancji zabronionych grozi mu dodatkowo kara do 3 lat pozbawienia wolności. Odpowiedzialności karnej nie uniknie również lokator, który odpowie za nieumyślne spowodowanie pożaru. Grozi za to do 5 lat więzienia. Do zdarzenia doszło w ostatnią środę kilka minut po godzinie 18:00.